Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Dzisiaj jeszcze słuchajcie, po takim w totalnym Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z takim porannym Get Ready With Me. Jest wcześniej, jest godzina siódma. Siódma, ja sobie tu kawkę już piję i pokażę Wam swoją poranną pielęgnację aktualnie, a także taki szybki makijaż, bo będziemy jechać na zakupy. Ja jestem już po takiej porannej toalecie, ale nie zabierałam Was ze sobą do łazienki, tylko Wam pokażę, co właśnie używałam. I dzisiaj rano użyłam sobie ten żel. To jest delikatny żel z probiotykami, z aloesem, z kwasem hialuronowym od marki IOSI i powiem Wam szczerze, że uwielbiam zapach przede wszystkim tego żelu i konsystencję. Ona jest taka lekko jak kisiel, o coś takiego, natomiast przepięknie odświeża, myje buzię, bardzo fajne składniki aktywne dostarcza skórze, więc ja bardzo lubię z rana sobie nakładać takie produkty do mycia twarzy, do pielęgnacji jeszcze w łazience, które tak pachną bardzo fajnie, orzeźwiająco. I tak jest właśnie ten żel. Patrzcie, 200 ml, dosyć duża pojemność, szklana buteleczka. Jak wiecie, marka IOSI, to jest nasza polska marka, która produkcję ma w Kłaju. I naprawdę bardzo się cieszę, że miałam możliwość poznać troszkę więcej kosmetyków od tej marki, bo na samym początku miałam, słuchajcie, tą mgiełkę antyoksydacyjną, która jest bardzo fajna. Musiałam zmienić sobie zakrętkę, bo tamta mi się coś zepsuła, jak któregoś razu mi spadło. No i ten peeling myjący ryż kokos, też jest rewelka. Także jak chcecie coś fajnego, sprawdzonego, to Wam polecam. Ostatnio nawet będąc u mojej Gabrysi, jej siostrze Milenie, polecałam właśnie te kosmetyki i ja mówię, że to Ci wyślę linki. Ona lubi konkret linki, wysłałam linki praktycznie no, do tej pielęgnacji IOSI i wiem, że sobie zamówiła, także super. A teraz kolejny punkt w pielęgnacji. Może włosy dam trochę do tyłu, łyczek kawki. I kolejnym krokiem zawsze, zanim nałożę jakiś serum, krem i tak dalej, jest dziewczyny mgiełka, stonizowanie skóry jakimiś produktami takimi fajnymi, delikatnymi. Bardzo fajnie mi się też sprawdza ten tonik z zielonej herbaty. I tutaj też mamy prebiotyki, kwas hialuronowy, ferment z drożdży. To jest taki nawilżająco kojący tonik, też właśnie od IOSI. Ale ja dzisiaj mam ochotę, słuchajcie, na coś takiego troszkę innego. I dzisiaj z rana stonizuję sobie skórę właśnie tym tonikiem Skin Balance. Jest to tonik do twarzy od Elever. Powiem Wam, ja uwielbiam z rana do tak konkretnie tonizować sobie skórę ten tonik i zanim nałożę, zanim on mi się jeszcze wchłonie, to ja sobie już od razu coś nałożę na twarz. I dzisiaj nałożę sobie może ten Glow Booster, bo w sumie wiecie co, nie wiem jaki makijaż zrobię, nie wiem co nałożę, ale wydaje mi się, że ogólnie nałożę Elever, więc Glow Booster. Ale co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że po tej mojej takiej porannej właśnie pielęgnacji ja sobie chwileczkę jeszcze tak pochodzę bez makijażu, bo nałożę sobie płatki pod oczy, odczekam chwilę, a że dzisiaj mam możliwość tak dłużej trochę pobawić się tą pielęgnacją poranną, to no, to z makijażem przyjdę za jakąś chwilkę. Z ceramidami jest to serum. W ogóle ta seria właśnie ceramidy Yuzu, ta taka żółta z apisu, jest naprawdę, powiem Wam, świetna. Ta żółta to jest ta odbudowująca taka maska całonocna na noc. Też ją bardzo lubię, ale w tym produkcie jestem totalnie zakochana. Dziewczyny, mamy tutaj właśnie, mamy ceramidy, mamy kwas hialuronowy, mamy ekstrakt z marakui, dobra. I ogólnie ceramidy bardzo fajnie odbudowują naszą skórę, chronią barierę lipidową, więc polecę. Myślę, że to jest idealny składnik aktywny do wprowadzenia w swojej pielęgnacji. I ja go bardzo lubię nakładać tak typowo pod pielęgnację, ale lubię też nakładać ten
glow booster pod makijaż, bo naprawdę bardzo fajnie się wchłania, nie zostawia tłustej formuły, co pod makijaż, ja tego nie lubię. Natomiast teraz chwileczkę odczekam, bo później jeszcze i tak będę przed makijażem ponownie tonizować skórę, bo będę myć jeszcze wcześniej twarz po płatkach i dzisiaj nałożę sobie, słuchajcie, a może te płatki, które Wam tak ostatnio polecałam, to są płatki, które dostaniecie w La Rose, w Jejun. I to są te płatki o tej takiej fakturze, takiej troszeczkę chropowatej, widzicie? One przede wszystkim świetnie siadają na skórę i dzięki tym takim wypustkom na tych płatkach bardzo fajnie trzymają esencję na skórze. Bo jak mamy takie gładkie płatki, gładziutkie, i jak sobie je tak nałożymy i palcem ułożymy na skórze, to bardzo często jest tak, że z tych gładkich płatków esencja wychodzi poza płatek. A tutaj bardzo fajnie one się trzymają i to, co ja w tych płatkach bardzo lubię, to, że one są grube. Są grube i naprawdę świetnie liftingują okolice pod okiem. Także ja sobie teraz tak pochodzę, kawkę dopiję, pójdę sobie ogarnąć ciuchy i później przejdziemy już do makijażu. Także zostawiam Wam linki oczywiście wszystkich kosmetyków zawsze, które używam na dole w opisie. A słuchajcie, wczoraj testowałam sobie drugi już raz nowość od marki Elever, czyli Elever Skin Dream. I jest to taki bogaty, przeciwzmarszczkowo-odżywczy krem na noc. Powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę... On ma troszeczkę inną formułę niż ten Skin Glow, gdzie ja go mam. Aha, to bo ja go przecież wczoraj nakładałam na twarz pod makijaż. Troszeczkę inną formułę, ale powiem Wam, że też jest naprawdę świetny. Ten na dzień jest taki, patrzcie, z kolorem w ogóle się różnią. Zapach jest praktycznie ten sam, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo fajny kremik. I ja sobie tego kremu wczoraj na noc nie żałowałam. Nałożyłam taką dużą warstwę i rano skóra była cudownie taka napięta. No dobra, ja już jestem ogarnięta. Słuchajcie, zdejmuję płatki. Minęło jakoś tak godzina czasu. I będziemy przychodzić do makijażu. Może wiecie co, nie będę myła tego, bo sobie wklepałam resztkę tej esencji właśnie pod powiekę i czuję, że ta skóra jest taka mocno odżywiona. Ten Glow Booster też bardzo fajnie siedzi na tej twarzy, więc dzisiaj przejdę już do podkładu. Czyli chcę przejść do takiego szybkiego makijażu, więc dzisiaj zrobię sobie w sumie test, bo jeszcze wiecie co, nie testowałam podkładu Elever Supreme Skin właśnie na tym Glow Boosterze. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Aha, ale na usta nałożę sobie na razie od Weledy Skin Food Lip Butter. Słuchajcie, testuję od dłuższego czasu właśnie te kosmetyki. One są dedykowane, to są kosmetyki... Antosia? To są kosmetyki przeznaczone do cery suchej, szorstkiej, takiej odwodnionej i powiem Wam, że to masło jest po prostu fenomenalne, ale o nim to, o tych kosmetykach ogólnie dobrze. Ogólnie o tych kosmetykach zrobię Wam osobny film. Dzisiaj zarzuciłam sobie taką bluzeczkę. Co? Ja Ciebie też. Bluzeczkę z H&M-u. Kupiłam ją teraz na tych ostatnich wyprzedażach. I zawsze przed makijażem lubię nałożyć sobie coś na usta. A to masełko, powiem Wam, że przepięknie. Przede wszystkim natłuszcza, nawilża i daje taki fajny błysk na ustach, także... Tak, to jest polecajka, a teraz zacznie się taki sezon, niedługo, zimno, wiatry i tak dalej, więc pamiętajcie o nawilżeniu ust. I nałożę sobie dzisiaj ten podkład i słuchajcie, kolor beige u mnie najlepiej siedzi. Nie wiem, czy wiecie, ja w ogóle już kilkanaście razy testowałam ten krem, tworząc taki BB krem, powiedzmy. Mieszałam sobie ten podkład z kremem Supreme Skin Glow, nie Supreme Skin Glow, tylko Elever Skin Glow i powiem Wam, że naprawdę jest dużo lżejszy, fajnie nawilża i też fajnie siedzi na twarzy, także nakładam sobie ten podkład. Ja uwielbiam lekkość tego podkładu, krycie uwielbiam, trwałość uwielbiam, no ale zobaczymy, jak on się dzisiaj będzie trzymał, słuchajcie, na tym Glow Boosterze, bo przyznam, że
Na tym jeszcze tego podkładu nie testowałam. Jedna piękna warstwa. Ja tak mówię, jedna piękna warstwa. No ale jedna cieniutka warstwa, a on naprawdę cudownie siedzi na twarzy. Także sobie go nałożę. Druga doba zaczyna się powoli po ostrzyknięciu, bo była wczoraj u Amandy i muszę Wam powiedzieć, że już fajnie łapie. Ale o tym będzie osobny film. No i podkład mam nałożony. Nałożyłam sobie taką jedną cienką warstwę i powiem Wam, że jestem totalnie zakochana w tym podkładzie i będę tu gadać do znudzenia. A dzisiaj mam ochotę delikatnie rozświetlić sobie okolice pod okiem, więc użyję sobie korektora All Day Long Concealer od AA numer 101 Nude i mam ochotę sobie po prostu troszeczkę tutaj rozświetlić gąbeczką. O, o, tutaj to właśnie widać, jak światło pada, jak ten korektor pięknie odbija światło. Tutaj może tak tego nie widać, ale tu ja no, lubię ten korektor. I w ogóle to nagrywałam Wam, dziewczyny, test na Instagramie, muszę zmontować tą rolkę, tego korektoru i tego podkładu. I słuchajcie, powiem Wam, że naprawdę no, jest ok. I dzisiaj mam też dla odmiany ochotę użyć sobie kremowego konturowania. I tutaj mam ten kontur z She Glam. Tak. Ja używam to tylko na sobie, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo ładny odcień ma. Bardzo fajnie się mi sprawdza. Ja lubię. O. Podoba mi się ten efekt. I mam róż, bronzer i rozświetlacz i powiem Wam, że tak dla samej siebie naprawdę jestem z tego zadowolona. Wiem, że komuś może się wydawać, że gdzie to takie kosmetyki nakładać na twarz, ale powiem Wam, że efekt daje naprawdę bardzo fajny. Zrobiłam sobie jeszcze żuchwę właśnie tym bronzerem i powiem Wam, że muszę chyba częściej zacząć to używać, bo mi się naprawdę bardzo efekt podoba. Jak się nie boicie tego typu tego typu kosmetyków używać, to możecie sobie spróbować, ale powiem Wam, że ogólnie bardzo dużo osób, nawet zmalowana, polecała te kosmetyki, więc no, podoba mi się ten efekt. Jest taki bardzo naturalnie wykonturowany i dzisiaj nałożę sobie, przypudruję twarz pudrem z Elever Blur Fix, ale słuchajcie, dzisiaj nie będę go nakładać tak metodą bakingu, tylko właśnie z tego względu, że mam ten kontur już taki ładny, będę używać pędzla do tego. A jak używacie pędzla do pudrowania, to efekt jest dużo delikatniejszy po prostu. O. Brwi wypełniam kredką. Ostatnio używam kredki z... Czekajcie, o tu jest. Ekocera. To jest kredka z Ekocery i ona jest dwustronna, z jednej strony ciemniejsza, z drugiej jaśniejsza, odcień sepia, jakby ktoś się pytał. I później delikatnie właśnie wyrysowuję sobie, a w zasadzie dorysowuję takie pojedyncze włoski. Nałożę sobie tak delikatnie z tej chłodnej palętki od Paezy jakieś cienie, bo dzisiaj i tak będę chciała taki bardziej delikatny makijaż, ale strasznie mi się spodobały te trzy chłodne maty, także może ten najjaśniejszy sobie trochę tu nałożę. Zobaczymy, jak on tutaj będzie wyglądał tylko na ruchomą powiekę. No powiem Wam, że pigment fajnie siada. W tle Antosia się bawi, tak? No, pokaż się. Piękna Tosia bawi się, tak? Ok. I delikatnie tym chłodnym brązem jeszcze sobie załamanie zrobię. Kurczę, powiem Wam, że te cienie są naprawdę mocno napigmentowane, te chłodne odcienie. Wyciągnęłam to tak trochę, chociaż chciałam trochę delikatniej. No i kreskę sobie zrobię dzisiaj tym czarnym cieniem z tej paletki. I jak ten czarny będzie tak samo napigmentowany jak te jaśniejsze, to ja Wam powiem, że ta paletka będzie mega. Jak robicie sobie kreskę cieniem, to zazwyczaj ta kreska wychodzi taka subtelniejsza, w zależności od tego oczywiście, jak ta pigmentacja wygląda, ale ja sobie chyba dzisiaj no, wyciągnę. No dobra, oko wyszło w ten oto sposób.
Widzę, że tu w aparacie, w telefonie, tak jakby to wyglądało dużo bardziej nasycone, ale jest taki bardzo delikatny ten chłodny odcień. Bronzera delikatnie sobie nałożyłam, jeżeli chodzi o... Kurde, no nie to. Ten puder, ten bronzer tym takim wielkim pędzlem, tak delikatnie, dosłownie omiotłam twarz. Teraz róż. Dziewczyny również z Elever, ja lubię ten efekt. Te kosmetyki, słuchajcie, są na tyle fajne, takie delikatne, że one bardziej, tak powiedziałabym, że upiększają niż malują. Jakoś, wiecie, tak przesadnie. Patrzcie, nakładam tego różu, nakładam, on jest bardzo subtelny. I tym samym pędzelkiem nałożę sobie Elever Everyday Shine, ten rozświetlacz. O, takim ruchem wcierającym. No i w zasadzie mam makijaż skończony. Jeszcze tylko sobie coś na usta nałożę i gotowe. I z włosami tylko coś zrobię, ale podejrzewam, że włosy będę miała, tak wiecie, jakoś najnormalniej w świecie spięte na luzie. Z racji tej, że ostatnio się trochę też na srebro przełożyłam, to może założę sobie takie kolczyki, aczkolwiek nie wiem, czy one będą fajnie wyglądać. Kupiłam sobie wczoraj w Sinsay. No zobaczymy. Tak się kurczy, coś ja. O, coś takiego. O, ładne są, ładne. Dobra. No dobra, ja makijaż mam już dzisiaj skończony. Na usta nałożyłam sobie tylko błyszczyk i nic więcej nie będę dzisiaj tutaj już nakładać. Fajnie wyszedł ten makijaż oka, taki lekko chłodny, w połączeniu właśnie z tym rozświetlaczem wygląda super. I włosy jednak będę miała teraz, przynajmniej rozpuszczone, ale patrzcie, ile włosów. Nie, Tosia? Odświeżyłam sobie włosy suchym szamponem od Hair Care Panda, to jest Fresh Winner. Mała pojemność, słuchajcie, 75 ml, idealny szampon do torebki. I przede wszystkim on bardzo fajnie odświeża włosy, niweluje tę taką nieświeżość. Ale zobaczcie, jaką on bardzo fajną robi objętość. Także mogę Wam go polecić. Dostaniecie go w Noble Health. Tam działa mój kod rabatowy, więc myślę, że to jest naprawdę idealne rozwiązanie. No, mega mi się podoba, bo oprócz tego, że on naprawdę fajnie odświeża i powoduje, że te włosy są takie fajne na objętości, to słuchajcie, nie bieli. Wystarczy sobie go spryskać, ja go zawsze sobie tak jeszcze o rozcieram, przez co ten biały nalot fajnie się niweluje. No i tak dzisiaj wyglądam, już Wam pokażę stylówkę i jedziemy. I tak wygląda moja stylówka, proszę nie patrzeć na to tutaj, ale Antosia sobie zrobiła domek przy weekendzie. Moja stylóweczka, spodnie z Sinsay, one są z ubiegłego roku, szczerze to chyba już ich nie ma, ale może, nie wiem. Bluzeczka H&M z wyprzedaży, no i słuchajcie, klapeczki Stili, najwygodniejsze klapki świata. I jeżeli szukacie czegoś, właśnie nawet do pracy, słuchajcie, jak pracujecie w jakimś miejscu, gdzie nosicie klapki, to ja Wam te klapki bardzo serdecznie polecam. One są dostępne w kilku modelach, a do końca września macie jeszcze mój kod rabatowy, więc możecie sobie skorzystać. A ja dla Was też ogólnie planuję przegląd takich jesiennych propozycji, jeżeli chodzi o buty ze Stili, także ze stylówkami, także myślę, że możecie wyczekiwać. Dobrze, i tak wyglądam ja, gotowa i jedziemy na zakupy. Mam nadzieję, że miło spędziłyście z nami, ze mną czas. No i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!